jest okej, okay, tylko zastanawiałem się, kto jeszcze nienormalny pojedzie dzisiaj. Aż to trzaś, pięknie wybarwiony jest. Nie jest najmniejszy, nie jest największy, jest mały po prostu. PZW się zastanawia, co zrobić z tymi śmieciami. Oj, Bóg do mordy, wytyrać, wytyrać. A to nieletnie. Tak, tak. Szczupak. Po to tu przyjechałem. Ja też po to tu przyjechałem. Patrzcie. Tak mówi najlepsza ekipa w Polsce i w Europie. Na świecie już teraz. Dwa. www.wędkarstwoludzie.pl. Ryby, 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 witajcie. Mamy 21 lutego, godzina po 7. Na 7.30 dzisiaj umówiliśmy się na stacji benzynowej na Podkarpackiej. Jedziemy na spinning, miejscowość Zwięczyca. To jest ta żwirownia, gdzie ostatnio na lodzie udało nam się ładnie przekrojowo połowić. To jest ten film, gdzie Romek złowił karpie, gdzie były sandacze, okonie. Jak ktoś przegapił, polecam wam oglądać, bo to naprawdę petarda film. Dosłownie taki jeden wyjazd tylko w tym roku się udał zrobić. Tutaj linka będziecie gdzieś mieć, będzie się wyświetlać i pod spodem w filmie wam też dam. I co, dzisiaj uderzamy na ten zbiornik. Dlaczego? Padają deszcze, roztopuje się śnieg. Na Wisłoku, na Strugu nie da się łowić, płynie kawa z mlekiem dosłownie. Ciężko jest zarzucić bocznego troka. Ja, jak wiecie, lubię łowić delikatnie, małe przynęty, także zostają zbiorniki. No i tutaj najbliższym takim pierwszym z brzegu, który się napatoczył, na którym jest szansa, że tak powiem, złowić cokolwiek, no to jest właśnie ta żwirownia w Zwięczycy. Dlatego tam się wybieramy, no i zbieramy się na stacji benzynowej i uderzamy. Elo! Jak zdrówko? Ja bardzo dobrze. My się wszyscy pochorowali na targach, także masakra. Co wam było? Co się grypa stało? Grypa. No ale już dochodzę do siebie. To wiesz, damy radę. Dobrze, to chociaż dobrze, że się wyzdrowieli. No. Jak na Alasce, dzikie zwierzęta chodzą po ulicy. Teraz go trzaśnie i będzie. Kurde, myślałem, że konkurencja się wyczesze i będę miał, kurde, zdjęcia turowek przyjechał, do masakra. Na miniaturkę? No właśnie. Na widok przyjedzie. Żartujesz? No to lipa, to ja idę po... Dobrze. Jak zdrówko, Maruś? Jest okej, okay, tylko zastanawiałem się, kto jeszcze nienormalny pojedzie dzisiaj, więc spoko. Nie, ale ciepło jest. Was nie no, jestem zdziwiony. Ale malać. Tak? Dobrze. To jedziemy, nie? Spoko. Boczny, na razie boczny, ale mam takie fajne coś, że mi liderek sprzedał. Patrz. A co to tak jak ten, ryby wygląda? Dokładnie, nie? Sorry, piście wygląda. Ile to i fajnie było? Chodzi, no około 2 zł. 2 zł za jedno? Mhm. No ale to na głupa to nie ma rady, nie? I jeszcze to, co oni mi tu dali? A to standard, o ten jest też fajny. Ale ten będzie gorzej chodził. Nie. Tamten jest fajny, bo ma dużą ogonek. Wiecie, dobrze. A jak nie będzie, to zawsze jest pławik. Myślę, że wtedy już na pewno będzie. Pół wieczoru spędzone przy garach, to musi coś grać stanowczo. Zmieniamy miejscówkę, nawet nie będę wam pokazywał tutaj, co się działo. Pada deszcz cały czas, ani jednego brania nie było, więc metoda połowu, przynęta nie ma znaczenia, bo i tak nic nie wzięło, więc była źle dobrana przez wszystkich. A tak naprawdę po prostu ryba dzisiaj kompletnie nie chce współpracować, nie bierze. Do tego są fatalne warunki i zmieniamy miejscówkę na Strug. Jeżeli tam nie będzie brało, to można śmiało jechać do domu i zaparzyć sobie herbatkę, bo nic z tego nie będzie. Są takie dni. Na tym polega wędkarstwo. No ryba nie może brać codziennie. Nie ma się co zamartwiać. Takie życie. Jest pierwsza ryba nareszcie. W tych ciężkich warunkach. Zimno. Leje deszcz. Ale się udało.
Powiem szczerze, że nie od razu, jak tu zaczęliśmy, to jest któryś chyba już 30 albo 40 rzut i dopiero pierwszy okoń się zdecydował zaatakować, ale pięknie wybarwiony jest. Nie jest najmniejszy, nie jest największy, jest mały po prostu, ale jest. Stoi przy dnie, bo patrzcie, na płetwie pijawka siedzi, jakiś pasożyt, także raczej stoi. Woda jest beznadziejna, bo jest mętna, płyną śmieci tą wodą. Naprawdę, dzisiaj są bardzo ciężkie warunki, no ale na szczęście jednego udało się łobuziaka złowić. Płyn, kolego. Patrz, jaki to jest syf w tym całym. Jest tyle śmieci, co płynie rzeką. Aż nie przyjemnie się stoi w głowie. Jakieś butelki, kubki, domki, pięciutki, proszę. Kto tutaj przyszedł? Przepraszam za spóźnienie. No to jak to tak? Widzowie czekają na ciebie. A ty się co tam, spóźniasz? Śmieci pokazujesz? Tak. Śmieci pokazujesz? A ja wam powiem taką ciekawostkę. O, już się boję. Patrzcie do śmieci. Kiedyś tu była górska rzeka. Wiecie, górska rzeka była. I patrzcie, ile śmieci. PZW się zastanawia, co zrobić z tymi śmieciami. Sprzątać nie będziemy. Przewalimy na nie zimne, bo taki burdel na górskiej nie wypada. Dawidek przyjechał i drugi w przeciągu 5 minut może oko. Oko. Na fioletowego paprocha za pięknie za bok wargi zapięty. Aż normalnie tak się cieszę, że nazwę go Dawidek. A. Ha, 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 jaki ładny. Nawet podobny, nie? Dowodacki. Ryby, ryby, ryby. Jest moc. Jest. Pierwszy dzisiaj. O. Ładnie wybarwione są. O. Różowe rękawiczki ubrałem i od razu. Szczęście samo. Samo szczęście. Dzisiaj słabiej o wiele, ale to przez tą wodę i pogodę, nie? To beznadziejne warunki są. Takiego malutkiego paproszka założyłem, o. No. Co, ładnie spłynął? No, od razu, pyk. I co, do wody, nie? Czy na patelnię? Poszedł. Jest, dobrze. Bo też nie wszyscy wiecie, w okręgu rzeszowskim od tego roku okoń ma wymiar ochronny 18 cm, także zwracam wam na to uwagę, bo nie żeby tego, ale widzę, jak ludzie niektórzy zabierają, walą w łeb wszystko, co się rusza. Zwłaszcza to okonie, to samo było na lodzie. Zapomniałem wam powiedzieć, także zwracajcie na to uwagę. Starajcie się wypuszczać te ryby. My i tak wypuszczamy, im większe, tym z większą ochotą wypuszczamy ryby. Ale dajcie szansę tym małym chociaż dożyć. Także pamiętajcie, okoń ma wymiar 18 cm. Wypuszczamy do wody. Chodzą plotki, że zarybili strug małymi serenkami, nie? Tylko nieletnie, ale wiecie jak to. Młode, głupie, także wędkarze musicie uważać, bo chapią co popadnie. Musicie uważać na swoje paprochy, bo chycą, wytargają moment. Od razu, co rzut, to wiecie. A karpiki teraz puścili serenki, to tylko patrzą na jakiegoś paprocha i buk do mordy. Wytyradzi. A to nieletnie. Tak. Kiedyś miałem branie, puściło coś, wyciągam paproszka, a tu wydąża głowę i dawaj tego paprocha.
Tak było, tak było. Czasami nam tam piszecie w komentarzach, jak to jest, że za każdym razem, jak jedziemy na ryby, to coś łowimy. Także teraz właśnie tutaj niestety stało się nieszczęście na strugu, to przy okazji tego wam pokażę. Piorun uderzył w jeden z naszych chipsetów tajnych. Został spalony, musimy wymienić, także pewnie w następnym filmie nie będziemy wiedzieć, że na strugu bierze. I tak mamy wszystkie rzeki podłączone właśnie takimi kartami graficznymi specjalnymi z przetwornikami do systemu internetowego i monitorujemy, gdzie jest ryba. I jak któraś zgłosi raport, że jest, to my tam jedziemy i dzięki temu właśnie te ryby są. Także no tutaj już na strugu trzeba wymienić. Tak to wygląda. I spaliło się trudno. Jakżeś zanocował tą kartę? Ja nie wiem. Miałabyś mocno wkopana w ziemię. Chyba, że sarna jakaś nadepnęła. Ja nie wiem. Szczupak. Szczupak. Uważaj, nie pomóż mi żółki, żeby się nie ten. Bo się zatknie. Na bocznego troka. Patrz, jeszcze z boku. No. Nie wargę. No to dlatego, że z boku, to nie obciął po prostu, nie? Nie. Na takiej malutkiej przynęcie. Spokojnie. A co, ładnie uderzył? No, od razu, buch. Ładny. Kogoś mi przypomina ten szczupły. Co? Parki pijawki ma tu, na tym. Gdzie? Tu na głowie jedna. A, no. Po to tu przyjechałem. I co do wody. Uj, ale żywy, bo poszedł. Ani śladu już po nim nie ma. Nie ma frajerni. Patrzcie, teraz ja mam. Jeszcze większy szczupak. Tylko mój ma w pysku to. Trzymaj kamerę. Na czerwonego, Boże, no nie na czerwonego, tylko na pomarańczowego par. Za czubek pyska. Nie wiem, może go podbiorę, nie? No, jakiś grubszy taki, nie? No. Czekaj, jak go tu podebrać. Dasz radę go podebrać? Czekaj, dobra. Żeby ci nie tego hapnął teraz. Jest. Ja też po to tu przyjechałem. Patrzcie. Patrz, jedną rzecz wam chciałem tylko jeszcze, albo wyhaczę go szybko, żeby się nie męczył, bo szczupak ma jeszcze okres ochronny. On tutaj się akurat zapiął za, widzisz, za górną wargę. Ale zdrowie. Z tak mam ręce zmarznięte, że gość. Nie dam rady tego odpiąć. O, delikatnie był zapięty. Tu się kładę. Jest grubiutki. Stał przy brzegu. Nie chcę, żeby opadł na ziemię, dlatego go tak pokazuje. No i co, nie wiem, czy Dawidek mój większy, czy... Twój większy. Twój, spoziony bardzo. Brzuch mu wisi jak tarara. Oj, dobra, wypuszczam go do wody, bo nie ma sensu go męczyć. Nagrywasz? Nagrywam. Ryby, tak się łowią. Tak łowi najlepsza ekipa w Polsce i w Europie. I na świecie już teraz. Ryby. Przerwa ze specjalnego termosu łowieckiego. Nigdzie tak strawa nie smakuje jak na wodę. A to wyludnia Witka. Nie będę kurde. Nie. To? Nie. Bardzo mocno. To? No musisz jeden wkręcić. A. Jeden jest tu. O. O.
Ale gorzko. Zapomniałem posłodzić. No to nic. To nic, ręki już się osładzą. No. Nie dochodź, nie dochodź. Duże fale, bo to młode, głupie, jak to duże fale na strugu, to po pijanemu pływają po imprezie. Dawid, sprzedaj mi, kurwa, dostawcę tego zioła. O, ja co? Pierdzie, o, konia. O, pierdzie, kurwa, ale... Kurwa. Pomóż mi go wytargać, kurwa. Tu pod tym filarem, jak przywalił, to tylko zamotało. Ja myślę, że jest ręka. Patrz tylko gębo. Widziałeś? Słabo. Ja się kręcę, David. Pięknie. Chyba okon będzie na miniaturce jednak. Chyba tak. Bo te subaki to nic specjalnego. A okon? Ty idę tutaj na momencie. Co? Patrzcie. To się zapyta zdarzy. Dobra, nie zabij tego okona. 32. 34, nie za długo krok. Chyba na jedno jazdy, może te subaki, no to nie. Post. No należą się gratulacje pana. Tak w dupce strzelił. Jest. Jest dobrze. Patrz, Romek szybko tam wyleciał na drugą stronę. Jest. Myślałem, że już chłopie ręka mi za paprocha wytargała. Tak? Bo to mała hapła moment, kurde, patrzy okoń, czy mi się było dobrze. I po to by to przyjechali. Romek złowił jazią na spinner. Po drugiej stronie jest rzeki. Jaś! No. Jazią mamy, no. Ale różnorodność dzisiaj. Nie wyjdzie. A jak? Ja patrzyłem specjalnie wczoraj, leci w dół. Z 1220 chyba na 1000 w dół i doła tak też nie leci. Ale widziałeś, Romek, jak momentalnie brania ruszyły? Zauważyłeś, jak brania szybko ruszyły? Ja nie wiedziałem, no? No, że chłopicie, zaczęły się na mnie brania i są, nie? A było to dobra brana. O kurde, ale mnie chyba nie. Co? No. Słuchajcie, kończymy. W kościele już biją na 12 godzinę. Dochodzi 12, jest zimno, pada deszcz. Czas wjechać do domu, ogrzać się, zjeść coś. Powiem wam tak, kolejny raz nam strug poprawia humor. Byliśmy rano na Zwięczycy, lipa, tragedia, nic się nie działo. Przyjechaliśmy tutaj. No szczupaki jak szczupaki, jest okres ochronny. Wzięły na bocznego troka. Udało się je wyholować, szybko trafiły z powrotem do wody. Ale piękny okoń Dawida, też na troka, po prostu Jaś, Romka. Pierwszy raz udało mi się nagrać w ogóle jazia złowionego na boczny trok. Jak widzicie, niesamowita przekrojowość gatunków ryb na strugu. Niesamowita rzeka, patrzcie jaka ona jest mała. Techniczna, trudna, ale niesamowita. I więcej potrafi dostarczyć niż Wisłok, niż nawet dzisiaj Zwięczyca, chociaż też jest to piękne łowisko. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj, kliknijcie, będzie dostawać informacje o nowych filmach i widzimy się standardowo za tydzień, piątek, 19, bo weekend zaczyna się na kanale Łowcy o godzinie 19 w piątek. Ryby, 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 cześć. Dołącz do obozu Łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.